Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Kane. I oczywiście przyszedł czas na zabawę z terminalem bezpieczeństwa. Jeżeli pamiętacie, w pierwszym odcinku tam właśnie zdobyliśmy klucz do... Na pewno to nie było, to było coś z drukowania. Emulacji mózgu. Pokój drukowania, okej. I tam był jakby play, flaga. I dwa razy piorunek. Okej, udało nam się odblokować kolejne pomieszczenie, więc zmykajmy szybko na dół do pokoju drukowania 10 PDT i zobaczymy, co tam ciekawego uda się zrobić. Miejmy nadzieję, że pomoże mi to jakoś w przejściu do tej windy. A z windy już mam nadzieję, że będzie prosto do samego wyjścia. Takie jest przynajmniej założenie. A jak wiadomo, jeżeli coś planujesz, to wszystko i tak pójdzie inaczej niż się planowało. Okej, drewniana skrzynia. Ciekawe, co to może oznaczać. Czy te cyfry, litery coś oznaczają? Jakieś znaki zapytania? Pytanie, co jest w tej skrzyni, skoro krew tam wypływa. Podrapana metalowa skrzynia. Kontener. Bezpiecznik. Okej, się stopił, natomiast tutaj zapewne będzie zamknięte z tego względu, że bezpiecznika nie ma. Okej, co tu jeszcze można zrobić? Chyba nic. Co my tu mamy? Ostrze. Może na bezpieczniku ona zadziała? No na tych też nie chce działać. Narzędzie uniwersalne. Identyfikator pokryty proszkiem. Czyżby to? Okej, jest jakaś interakcja. Czyli mamy teraz odbity wzór tego bezpiecznika. I pytanie, czy na przykład obcęgów nożyc do drutu, mogę to wyciąć? Mogę. A teraz bezpiecznik powinien pasować na swoje miejsce. Brawo ja, brawo ty. Więc nie pozostaje nic innego, jak tylko wejść i zobaczyć, co się kryje za tymi drzwiami. Sorry, I mean, gee whiskers. What is it? It's brains. Brains? Brains. Animal? No. I don't think so. Też mi się tak wydaje. Co my to mamy? Podłoga. Coś ono może oznaczać? Chyba nie. Zakrwawione łóżko. Coś musiało się tu dziać. Dudniąca maszyneria. Drukarka identyfikatorów osobistych. Personal data tag printer. PDT. This must be how they're making the security tags. There must be an easier way. This facility seems to do things the hard way. I've heard of spinal tagging on animals, right into the nervous system. Maybe this is like an upgrade. But these aren't animals. Sure we are. We're just meat puppets. Meat puppets? You had an interesting child. Hi, friend. I'm Ralph. Let's print a PDT together. Okej, robi się dziwnie. Ale widzę, że tu będę potrzebował pusty PDT, wzór i krioregulator. Okej, te rzeczy wszystkie trzeba będzie gdzieś tam znaleźć. Hologram medyczny. Błyszcząca masa neonowych cząsteczek tworzy animowany
anatomiczny model ludzkiej czaszki. Wygląda z pewnością wiele bardziej niepokojąco niż planowali projektanci laboratorium. Zgodzę się. Odłączony mózg. Nabrzmiały mózg unoszący się w zbiorniku. Zniszczone drewniane biurko oraz palm top. Sharon Kane Musk. No nie wygląda zbyt okazale. Zerknijmy, czy coś ciekawego tutaj może się znajdować. Jakieś dodatkowe jej informacje, ale warto myślę, że to przejrzeć. O właśnie, na przykład dla czegoś takiego. Centrum Laboratorium Rozrodczego. I to nam daje 3 pleje i plusik. Tak więc zaraz udamy się w tamto miejsce i oczywiście zobaczymy, co tam ciekawego można znaleźć. Okej, okay, drzwi zamknięte, ale na szczęście nie na amen, więc ewentualnie będzie można spokojnie tam wrócić. Idźmy do terminala bezpieczeństwa. Trochę latania jest. Mógłby się po prostu znajdować gdzieś bliżej. Wtedy zdecydowanie byłoby łatwiej. Może nie łatwiej, a szybciej. Zastanawiam się, czy tego potwora, który był właśnie za tą bramą, czy będę mógł z nim jakoś walczyć, gdzieś go uwięzić? W ogóle cokolwiek z nim zrobić? Pomieszczenie załogi nie. To było chyba do tego. I plusik. No i pięknie. Deep thumping noise. Like a machine. Another generator, maybe? Focus on the last thing you do remember. I can't. There are flashes. A hospital. Family. They... Well, they didn't like me much. Join the club. They wanted... Wanted what I have. Oh? What's that? Money. My name. Then they left me. Or I pushed them away. Why? They weren't good enough. They weren't willing to put in the hard work. Wanted to be given things. Given. The things that I bled over. Well, I don't talk to Mother anymore. And my dad... Well, no clue who he is. She was distant. Maybe she was always like that. Maybe I was just unlikable. She sure made it clear, often enough, that I was too much like him. That she saw too much of him in me. I'm sorry, Hadley. Sometimes we unintentionally hurt the ones we love. Such greeting card bullshit. You don't hurt the people you love, you love the people you love. Okej, no historia zaczyna nam się powoli tutaj klarować. Po prostu jakieś tajne laboratorium, które pracuje nad projektem Samantha. No tym bardziej traktują tutaj wszystko na poważnie. Więc lepiej nie będzie. Znaczy, więc lepiej będzie się stąd jak najszybciej wydostać. Oh. You're scared. Heck yeah, I'm scared. This place. Create this. Monsters. Zdecydowanie. Dobra, pierwsze co się rzuca. Rzuca. W oczy to dyktafon. Więc weźmy go. Zobaczmy, John Kerr, co w sobie kryje. All that have not fins and scales in the seas and in the rivers
of all that move in the waters, and of any living thing which is in the waters. They shall be an abomination unto you. Leviticus 9:10. Okej. Okay. Unoszące się zwłoki. Ale do kręgosłupa przyczepiony jest uszkodzony. I.O. Okej. Okay. Także trzeba będzie go jakoś stąd wydobyć. No dyktafonem to raczej tego nie zrobię. Organiczne płyny. Cuchnie jak w rzeźni. Mechanizm hydrauliczny. Skoro tak, to tu mamy dźwignię. Więc ruszmy tą dźwignię i zobaczmy, co się stanie. O, macica. No to jest trochę obrzydliwe, trzeba przyznać. Zepsuta dźwignia. Okej, okay, no jest zepsuta. Nic na to nie poradzę. Kolejny palm top może. Dowiemy się z niego jakichś ciekawych rzeczy. Czy będzie tutaj podany jakiś kod? Cloning is unpredictable. Cloning an individual is impossible. It sounds like they were using something special. Something called Samantha. Okej. Okay. Kodu żadnego nie ma, ale za to jest jeszcze zwisający bat, który może się do czegoś przydać. Właściwie to bicz. Okej, czy mogę na przykład za pomocą tego bicza ciebie jakoś wydobyć? Masz części, które mi się przydadzą. Ale chyba nic z tego. Płonąca maszyneria. Ogranicznik ruchu. No i widocznie ten ogranicznik ruchu nic nie robi, tak więc nie ma co tutaj dłużej siedzieć. Trzeba zbierać się stąd i sprawdzić, co było właśnie w tym pomieszczeniu. Właściwie jest w tym pomieszczeniu. Ew. Jakieś larwy. Oh, God. Must smell terrible in there. Gag just thinking about it. No, z całą pewnością. Platforma odbiorcza. Czyżby przez to można było pobrać? Okej, czyli będę potrzebował jakiś karnister z przynętą, aby właśnie te larwy stąd wydobyć. No dobra, jeszcze zobaczmy tylko ten terminal. Czy może z niego coś ciekawego będziemy mogli się dowiedzieć. Zalogowana Julia Karen, nie wiem, raport, incydenty. Larwy negatywnie reagują na zew matki. Osobisty, okej. Okay. Do pomieszczeń załogi będzie kolejny kod, czyli piorunek plus play piorunek. Tak więc nie ma co, sterowanie atmosferą i środowiskiem. Czy mogę tutaj coś zrobić? Chyba nie. Ale skoro mam kolejny kod, to warto byłoby pójść do tego terminalu i oczywiście odblokować kolejną możliwą lokację. Terminal bezpieczeństwa. Za każdym razem oczywiście idę w jego kierunku. Przydałby się jeszcze jakiś jeden, powiedzmy, tutaj. I gdzieś tutaj na dole, żeby nie trzeba było biegać właśnie tak po kilku. Pomieszczenia załogi. Mamy tak, piorunek, plusik, play, piorunek. No i pięknie, odblokowane. You're young. You can get through this. And then? I'm stuck. Stuck with a baby.
choices. Bingo! I did make a choice. It didn't end well. Women in my family have bad luck with babies. I'm continuing a proud family tradition. Okej. Okay. Samotna matka. Może do końca nawet nie wie, kto jest ojcem. Where the monsters play. Still no sign of anyone. The plants count. Chyba rośliny się nie liczą. Boombox. Czy on może mi tutaj coś... Mam w końcu dyktafon. Może zadziała na boomboxie? Voice file captured. Can I get a J-O-S-E-P-H? Okej, mamy zaktualizowany dyktafon, który zawiera próbkę głosu Josepha. Wygięta rura do tańca. Okej, czyli musiało się dziać coś ciekawego w tym miejscu, skoro takie rzeczy można tutaj odnaleźć. Idźmy dalej. Okej. Mogę się tutaj dostać do tego palm topa? Chyba nie, bo tu mi blokuje wygięta w górę metalowa podłoga. Okej, okay, ewidentnie musiała winda tutaj spaść, przez co została uszkodzona tutaj ta platforma. Dobra, daliśmy do pomieszczenia, które jako jedyne jest otwarte, które nie wygląda zbyt zachęcająco. Terribly decorated. Zdecydowanie. Co my tu mamy? Rozrzucone wyposażenie. A weźmy. PDT. Pusty PDT. Okej. How do you know? No blood on it. And it doesn't smell like rotting meat. Zdecydowanie mi się przyda. Pokryte krwią prześcieradło. Czyli musiało się tutaj coś dziać. Palm top. Sprawdźmy. Julia. Czy ty, Julio, zdradzisz mi jakiś sekretny kod? Nie. Ty mi nie zdradzisz żadnego. Terminal osobisty. Roztrzaskana ramka ze zdjęciem. Romanse, radio, zniszczony elektroniczny safe. Przynajmniej jesteśmy w stanie do niego się dostać. I know him. I know this guy. What guy? There's a photo of... Oh shit. Old boyfriend? Drunken bar night in a morning full of regrets. They paid. Żeby tatuś? They chose the hospital. Who? Kane Corporation. Okej, okay. Weźmy zdjęcie. Może do czegoś się przyda. Stare zdjęcia. I tu już będzie do wyjścia. W tym miejscu już chyba nie jestem w stanie nic zrobić. Okej, okay, moi drodzy, ale to byłoby na tyle w tym odcinku, tak więc mam nadzieję, że zostawiliście po sobie ślad w postaci oceny tego filmu, jak i oczywiście w postaci komentarza, tak więc. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.